Witam was bardzo serdecznie. Ja jestem Mistrzu, a to kolejny odcinek z mojej serii. Zagrajmy w Yu-Gi-Oh! Legacy of Duelist Link Evolution. Poprzednio pokonaliśmy Pagasusa, nad wyraz łatwo. No niewiele brakowało, teraz natomiast mamy Yugiego z bandytą Kate'em. Chyba, że będą dwa pojedynki, jeszcze wiemy. Kto tu ma być? Właśnie. Przed tym powinien być jeszcze pojedynek z specjalistą od gry kostki. Natomiast nie było, a może będzie później, zobaczymy. Kate naprawdę jest inny. Może już nie będziemy przywołać tych kwestii. Chociaż przydałoby się. Dobrze, tak jak mówiłem, Kate jest kontrolowany przez Malika. Nie wie, co się stało. Na szczęście zaczyna drugi, dobrze dla mnie. Mogę sobie obrać nową strategię. O, widzicie, już zupełnie inny poziom. Inaczej to wygląda. O, silne nam mi karty dali. Naprawdę. O, kiedy przeciwnik aktywuje kartę zaklęcia, tego celu chyba poświęca jednego potwora lub jakąkolwiek inną kartę. Albo lub nie jakąkolwiek inną kartę, co dziwnym by było. Na polu cel innej karty może chyba wybrać. Ten cel wybrać inny cel. No to ciekawe, przerzucenie celu. Ale to trzeba mieć karty. Chyba wokół swoich. Nie mogę aktywować w pierwszej rundzie, więc ustawiam obronę. Tu dwóch poświęceń wymaga, dwóch i dwóch. Więc kiepsko. Nie wiem, jak to działa. Ale możemy chyba zobaczyć. Chwilowe cięcie. No już jestem z powrotem. Możemy kontynuować. Co się dalej stało? Nie zmieniłem fazy. A tu mamy ustawioną obronę. Dlaczego myszka jest osobno? Tak ma być? No nie wiem. Dobrze. Więc teraz... No to nie powinno tak być. Że jest myszka i... rączka. To tylko w tych sytuacjach, kiedy... O, chyba, że można klawiszami operować. Wtedy, kiedy by były... No jakby dwie podłączone, coś... w tym stylu, natomiast... No już tu nie mogę dalej nic zrobić. Kończę rundę. On wystawia 1500. On ma taką właśnie talię. 1800. Ja się tego nie boję. Nie jest to jeszcze najsilniejsze. Starożytne zasady. O, to mi się przyda. Chociaż mam tu te karty. Co mi tam zmieni? Poziomu lub wyższego do twojej ręki. Mogę użyć, ale i tak bym potrzebował jednego poświęcenia. Nie mam żadnej karty, która by mnie mogła chronić. Chociaż on chyba... A, dobrze. Z twojej ręki. Nie z deku do ręki, tylko z ręki na pole. No, świetnie. Mogłoby być 2500. Aktywuję efekt. Tutaj. I kogo byśmy... Gani jest więcej, ale... Mroczny ma więc większą siłę. A niech będzie Gaja. Pozycji ataku. Od razu zaatakuje. Starożytne zasady mnie uratowały. Tak by był olbrzymi problem. Pięknie.
Ale to wcale nie musi być już zwycięstwo. Kilka razy by mi się to przydało. No nie. Ale to jest silne. 1000 lub więcej. Koniec, dobrze, że gaję. Zdobyłem tak, by mógł być problem. Kartę potwora niskiego. Tak mi będzie atakował, ja nie będę mógł nic zrobić. No i nadal nie mogę. Kończę rundę. To chyba wokół swoich potworów, gdyż wtedy by już działało. Jest silny. Ja nie mam karty potwora, źle się ułożyły. Jakąkolwiek, nawet zero obrony, byle co, aby była. No i znowu nie mam. Chyba przez to przegram. Jak widać, ze silnych kart też nie można mieć. Oczywiście, gdyby były dawne zasady, ja bym sobie już poradził, nawet z 12 i 13 bym przyzwał za jednym razem. Ale no niestety tak nie jest. Dobrze, jest obrona 2000. Mogę już próbować cokolwiek zrobić. Koniec rundy. Bynajmniej się nie śpieszę. No i pięknie, jeszcze mu się odpisało. Miecz odkrytego światła. Na razie nie potrzebuję. Ale w każdej chwili mogę aktywować. Położyłbym tutaj. Żeby mi się już więcej nie odpisywało, mógłbym... O, nie będę na razie, tu mam dobrą obronę. W każdej chwili mogę użyć. Bardzo dobrze. Jest w ataku. Ej, no dlaczego nie mogę aktywować miecza odkrytego światła? No to już jest problem, dobrze, że kolejnego ataku nie wykonał. Muszę sobie kupić czas, więc... A czy pod koniec mogę aktywować ten efekt? Nie będę ryzykował. Aktywuję już w tej chwili. Co? Co tu się dzieje? Co się tak... przetasowuje? Nie rozumiem. A wiecie, co się dzieje? Nie wiem, co to jest. A mogę wybrać potwora do specjalnego przyzwania. 2000 w obronie. Nie mogę wybrać, wiesz, dwie karty, więc wybiorę obie. W pozycji obrony chyba. Mistyczny elf. Tak, obrona. Dziwne, co to za efekt. Nie rozumiem. Ten natomiast może być w ataku, czy... No nie, to też w obronie. Na wszelki wypadek. Bo się zastanawiam, co tu się stało. Nie rozumiem, co się tu dzieje. Co to za dziwne efekty. Dziwne. No nic. Trzy karty. Miecz odkrytego światła jeszcze działają. Nie rozumiem, co się tu dzieje. Już? Dobra. Miecz odkrytego światła nie mają takiego efektu. Pokazują potwory. I... nawet ich nie niszczą, więc to musiało być coś innego. Wyzwanie czaszki, inne tam fuzji nie mam. Dobra, ta karta wybiera jedną przywołaną czaszkę lub potwora grzmotu w twojej sferze, strefie potwora. Niszczy wszystkie potwory twojego przeciwnika z obroną mniejszą, która się staje atakiem potwora. Nie możesz nic zrobić, ale to jest dobre. Nie mam czaszki, na razie nie mogę aktywować tego efektu. Mogę mieć natomiast.
Ale na razie budujemy obronę, chociaż tyle kart, że naprawdę. Magiczne kapelusze mogą mnie uratować. A to też może mnie uratować, żebym nie miał za dużo kart i tak mam 6. To na razie niech będzie tutaj. Nic tu nie mają. Ale tu przed obliczeniem obrażeń atakującego przeciwnika zaniża jego obronę. Staje się atakiem potwora. Więc tu i tak już może być kiepsko. Dwa 100, 2300, 2100. Ale tu to pułapkę bym aktywował, nie. To spell. Jakbym przyzywał wyzwanie czaszki, ale muszę najpierw wybadać przeciwnika. 2100, tu też jest 2100, ale Gaję już dałem, więc. Ale mroczny mag wymaga dwóch. Tu jednego 2000, 1500. Nie za bardzo jestem przekonany. Tu dwa poświęcenia, jakby atak stał się obroną. Żebym to przetrwał, tutaj nie przetrwam, ale. A ryzykujemy tam. Za tą kartę w pozycji ataku. Już jest. Następnie. A od razu powiedziałem, co chcę. Miecz odkrywek światła mogą już nie działać. Czy tego bym zaatakował? No dobra, niech będzie ten. Zwycięstwo. I koniec. Zobaczymy, co się stanie. Pojedynek nader ciekawy, dziwne efekty. Jaki efekt? Nie wiem, co to może być. Aktywuję, zobaczymy. Co to robi? Nie rozumiem, co się stało. Zaraz mnie pokona. A ja mam tu jeszcze obrony. Mogę pudełka aktywować. Przyzwać wyzwanie czaszki. A tu nie mają innych efektów, więc mogę ich zaatakować. Poświęcić tego za tego. A niech będzie, pobawimy się. Dobra, tu będzie w pozycji ataku. Zaatakujemy. To pudełko. Na razie nie muszę z niego korzystać, ale wybiorę w ten sposób. Kolejno zamieni na fazę bitwy. A tego zaatakuję w ten sposób i już mamy. Nie odpisało im się, dziwne. No tego już nie mogę dalej dać. Chyba, że teraz. Ale bym sobie miejsce zajął niepotrzebnie. Więc na razie jest tak, jak jest. Ciekawe. No nie. On ma takie karty, które niszczą. Niesamowicie dobre. Mogę zwiększyć jego atak. Natomiast nie wiem, czy to by było dobre. Ale co tam. Zwiększamy. Zmieniam na pozycję bitewną. Atakuję bezpośrednio przeciwnika. Jest dobrze. Teraz mam mniej punktów ode mnie i kończę rundę. Niby tylko 700, a ile zmienia? Może być jakiś dziwny efekt. Nadal chcę zostawić sobie jedno miejsce. To ustawiam na obronę, jakby mi było trzeba, chociaż.
Ja bym mógł już go zaatakować, ale za późno niestety. A już by się pojedynek skończył. Nie mogę tego cofnąć. Więc zmieniam fazę bitwy. Ryzykuję atak. Na ten cel przeskoczył. Na razie nie mogę nic zrobić. Kończę rundę. Następnym razem się uda. Tylko muszę wystawić silniejszą kartę. Na przykład Mrocznego Maga. Dobrze, jeszcze jest szansa. Aktywuję efekt tej karty. Silne ma efekty. Dobra, jest to. Mogę przyzwać kogokolwiek. 2900. O nie. A, mam jeszcze to. Czy mogę to dołożyć później? Oto jest pytanie. Tak bym skorzystał z Mrocznego Maga, natomiast jak mi... Chociaż nie, wiem jak zrobię. Ile mi trzeba? 2900, tak? Co by było 2700? Tu 2900, więc Gaja. A nie mogę, bo to 6. 5, ale to 2700 będzie i nadal mu zostanie. Chyba, że... 800 plus 1500, ile to będzie? 2300, jeszcze dodam efekt. Dobra. Zmieniam na atak. O, 1400, no to się... ułatwiło, dobrze. 1400. 800 plus 700, 1500. Więc akurat będzie. Przyzywam tego potwora. Aktywuję efekt tej karty. Zwiększam mu siłę. Zmieniam na pozycję 2700 obrony. Nieźle. I kończymy pojedynek. Zwycięstwo, pięknie. Udało się Bakura. A, bo Bakura później tu doszedł, tak? Właśnie, jest Malik. Jak on tu jest nazwany, nie wiem. No i dobrze, statystyki pojedynku możecie zobaczyć tutaj. Z ciekawszych rzeczy. Zwycięstwo. Z ponad 1000-krotną. Pure to gorączka, ale może przez V pisane. Z punktów życia. Odwrócenie. Ilość rund. Przywołane potwory, aktywowane karty pułapki, aktywowane karty zaklęć. Maksymalne obrażenia po pochłonięte 10. Wydaje mi się, że to razy. I zwycięstwo przez zadanie obrażeń tylko w fazie bitwy. No i dobra, następne. A, nie wiem z kim to... Chyba nie jest ten, albo mi się wydaje. To jest Pandora na pewno, Vivir. No więc ciekawie. Miasto Bitew, czyli już drugi sezon. Pierwszy to był Królestwo Pojedynków. Więc tu już mamy drugi. Miasto Bitew. Później będzie Wirtualny Świat. Następnie dalej... No nie wiem, jak się to nazywa. Ale zobaczymy. Jeszcze całości nie obejrzałem. Zostało mi kilkadziesiąt odcinków do końca pierwszej serii. Więc tak to się ma. No będzie ciekawy pojedynek, miejmy nadzieję. A tymczasem myślę, że wam się podobało. Komentujcie, subskrybujcie, oceniajcie, łapkujcie. Ja byłem Mistrzu oraz się z wami żegnam. Cześć!